Siemano, siemano, z tej strony znowu Pterodaktyl. Dzisiaj będzie filmik o bumerangu Mark 1, australijskim samolocie w zrzewku brytyjskim. Jest on tutaj, na czwartym poziomie. Zarobki powiedzmy średnie ma, 70 plus 70 to 40. Doświadczenie, to no wiadomo, 100% to nieźle, to okej. Co wam powiedzieć o tym samolocie, troszkę o nim poczytałem. Tak naprawdę to jest samolot CA-12, Boomerang, tak się prawidłowo nazywał. Samolot australijski na bazie Wirrawaya i innych takich podobnych samolotów treningowych australijskich, produkowany tam mniej więcej w roku, od roku 1942, mniej więcej w tym samym roku został wprowadzony do służby do wojny na Pacyfiku z Japończykami. Ten samolot był przede wszystkim, co go wyróżniało powiedzmy, jak na tamten okres, był przede wszystkim piekielnie dobrze uzbrojony. Dosyć dobrze opancerzony i zwrotny, tak, zwrotny samolocik, ale niestety był wolny. Miał dosyć słaby silnik, nasze solidny, ale no, zbyt małe prędkości osiągał i jednak odstawał, niestety, pod tym względem. Jeśli chodzi o uzbrojenie, dwa działka kalibru 20 i 120 pestek do tego, czyli po 60 pestek na jedno działko, czyli spoko, bardzo fajnie. 4 karabiny Browninga 7.7, 4000 pestek aż do tego, czyli nieźle po 1000 pestek na jeden karabinek. Spoko, nie? Naprawdę dobry wynik w porównaniu do D520, z którego też był filmik wcześniej. Tak tutaj widać, macie jedno działko i tylko 60 pestek, no to powiedzmy podobnie wychodzi, ale tam macie dwa działka. I tutaj nie dość, że karabiny są 7,5 mm, też 4, to tu macie 2700 pestek, no to już mniej, nie? Kurde. Tylko, że te samoloty są inne, wiadomo, inne poziomy. No ale Boomerang, fajny samolocik, on nie był jakiś strasznie drogi, tam chyba 700-600 orzełków może kosztuje. Chcecie, możecie mi napisać. Chcę puścić ten filmik przede wszystkim z pozdrowieniami dla Promatiego, który chciał, żeby to trafiło na YouTube, a niestety chyba nie będzie go tam widać w tej bitwie, ale chociaż o nim wspomnę. Promati tak wrócił nas do jednej bitwy, tam generalnie się nie znaliśmy, ale tam kojarzyłem jego nick, on mnie bo czasami, często nas wrzucał po prostu do jednej bitwy. Dobra, tyle na razie. Wrzucimy to szybko, jeps, jeps, żeby nie było. Bitwa będzie na Malcie. W tej bitwie przede wszystkim, może nie jakaś tam ilość fragów jest ważna, ale jakaś tam współpraca, tak dalej. Ja pomogłem komuś, ktoś mi pomógł i tak dalej, tak tego cały czas tam pomagaliśmy, obserwowaliśmy, czy nie miał nikt z naszych pobliżu pleców jakiegoś ogona czy coś, nie? O, balon! Nie, UFO! Prawie wygląda jak UFO. No to nie ja, panie, to jest. Panie, ja bumerang jestem, no. Dobra, markery włączone. To wiadomo, najpierw to sobie się startujemy, to już myślę, że wszyscy panowali. Wciskamy W na maksa i jedziecie w trochę pasie i sam się unosi, tylko trzymacie celownik w górze. Nie jest to nic skomplikowanego, dolatujemy sobie. Tym samolotem można ciągle na wepie w sumie latać. Jakoś się nie przegrzewa zbytnio. W locie nurkowym, no nie wiem, z 580 wytrzyma przy jakichś tam jeszcze skrętach, chociaż też już nie polecam jakoś mocniej skręcać, żeby w razie czego skrzydeł nie urwać. Ma długie skrzydła, zresztą widzicie. Chyba dłuższe od samego kadłuba. On taki krótki jest, taka parówa. Zresztą widać. Parówka, nie? Króciutki, taki śmieszny. Skrzydła lekko wygięte do tyłu, na kształt bumerangu. No, ale powiem wam, że sympatyczny samolocik, dobrze uzbrojony przede wszystkim. Atakując kogoś z góry, on ma generalnie przerąbane na tych poziomach, te dwa działka to robią sieczkę z przeciwnika. To trzeba trafić, a czasami mam problemy z tym niestety, ale nie. O, już tam ładnie ktoś się rozbił. Pro Elo Koksu pewnie chciał zniszczyć cele naziemne. Źle obliczył, nie wiem, kierunek i prędkość wiatru i wyrżnął w górę, czy co tam. Nieważne. Dobra, lecimy sobie, lecimy. Tam za niedługo się cele na dole pojawią. Zresztą widać, że przeciwnik kosi trawę, jak latacie Niemcami, a niestety czasami gram sobie Niemcami na niskich poziomach, to latajcie wysoko, ludzie, jak gracie Messerschmittami 2-3 km, to jest, kurde, za minimum. Taktyka boom and zoom, energy fighting, lecicie z góry, atakujecie i odbijacie do góry i tyle. A jak kosicie trawę, to was szybko wyrżną, a później muszę sam grać z Niemcami. Tak, mała uwaga. No, generalnie najpierw staram się atakować wszystkie cele, które są wyżej. Czasami warto, jeśli jest dużo nisko celów, to warto je może czasami szybciej na dole zestrzelić i po prostu wyrobić sobie przewagę liczebną, jeśli to są łatwe cele. No jak ktoś leci bardzo nisko, to jest generalnie
frifragiem, foodem, nie wiem jak to tam jeszcze nazwać. No, po prostu jest łatwo do zestrzelenia, no przy dużej prędkości, nie wiem, na 500 na godzinę, jak będzie sobie lecieć na delikwenta, on dostanie serię skrzydł, to go rozdupce, no. No nasz boomerang zajął się okrętami wsparcia. Niszczyciel zniszczył Spitfire'a, robi się niebezpiecznie. Bardziej boję się niszczyciela niż samolotów wroga. Dobrze, się trochę przyspieszymy. Tutaj gdzieś zaraz się... O, Junker się pojawił. I87 generalnie rzadko tak schodzę od razu na dół, ale czasami po prostu chcę fraga się pobawić. Już tam pierdzielę wyniki i tak dalej. A że Junker sztuka z łatwym celem, no to myślę, że już dużo ludzi zauważyło. Przy takiej taktyce ataku z góry to je, on szybko giną generalnie. Jak siedzicie mu na ogonie, to może was rozwalić karabinem z tyłu, a z przodu też jest całkiem nieźle zwyczaj uzbrojony. Niektóre wersje posiadają niezłe działka zniszczenia. Jep, gin gadzino, widać, że tutaj ZS, nie? Zyzol w ogóle totalny, ale zestrzelony jest pierwszy frag, nie? Tutaj widzę, że nasi atakują tego tutaj ziomka. Tutaj robię jakiś tam nawrót, żeby im pomóc. Okej, okay, ale widzę, że coś się zbliża i będzie atakowała tego naszego kolegę, nie? To jest jakiś gości oficer. Trzeba mu pomóc. Jep, strona seria i pilot. No właśnie, mówię o tej witalności w pilota. Teraz ja mam plecy, nie? Teraz ja potrzebuję pomocy. A pomogłem oficerowi. Koleś tutaj co lata, ten niebieski u góry, to jest oficer, taki nick ma. Też pozdrawiam. Ja jemu pomogłem z tym wcześniejszym Messerschmittem, on mi tutaj pomoże. W tym co zrobił, to może nie zestrzelił tego przeciwnika od razu, ale odciągnął jego uwagę, nie? Warto to robić. Dziękuję za to. Tam zresztą dziękowałem później za dobrą współpracę. Tutaj też Promati się gdzieś kręcił, też tutaj nam pomagał. Już widziałem, że on sobie tu poradzi, że tamten Niemiec już ma normalnie ciepło, już narobił w pory. Mówię, nie ma sensu go dalej gonić. Całkiem nieźle tu się dzieje, zobaczcie, oficer tam zestrzelił tego ziomka. Tam mesza jakiś też zestrzelił tam. Widać, no widać, Niemcy nisko latają, no oni nie mają szans na takiej wysokości z nami. Tu H51 się popłasił, no ale to nie był bot, nie? Zwyczaj boty latają na dwupłatowcach, na takich poziomach już nawet. Się dziwiłem trochę, że coś takiego nas wrzuciło. No, oczywiście pudło jak zwykle, jak to ja. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Dobra, robimy nawrót na Gostka. Przedziałka mam, jak widać. W D520 już bym dawno ich nie miał. O, jest frag, trzeci. No. Mówię, ten samolot tak na niski poziom jest fajny, może on nie ma jakichś mega zarobków, ja spróbuję znaleźć zarobki tego samolotu. Mam nadzieję, że znajdę. Gdzieś miałem screen, albo wrzucę screena po prostu do filmu. Zarobki ma, no mówię, jako tako. Ale się nim gra fajnie, przede wszystkim dla zabawy jest naprawdę niezły. Doświadczenie też niezłe. Mówię. Fajny. Parówczak mały. Oczywiście szachownice widać na moim samolocie. To już są znowu te filtry stare, ustawiłem na kontrast chyba. Nie wiem, ten zwykły film czy coś takiego, postawienia post FX, no to są spoko, ale... Ale mało widać, znaczy lepiej to wszystko wygląda, fajnie, tak wiecie, filmowo, można się trochę wczuć w rolę takiego Mavericka, Top Gun, ale mało widać ogólnie, znaczy to trochę myślę, że jeszcze wpływa na wyniki. Wczoraj mi gość też zastrzelił po 5 fragach na tym, nie widziałem go po prostu, słońce tak świeciło, miałem na tych innych filtrach, po prostu go nie widziałem, no nie widziałem gościa, na mnie typ zjechał i w ogóle tam prawie wygrał, na 5 rozwaliłem, nie, w sumie sam. I przegrał przez cel na ziemię, to też było śmieszne trochę. Moim zdaniem nie zasłużył na przegraną, powinien wygrać, no ale... Nie zawsze wygrywa lepszy, nie? Tutaj się pogoń za ostatnimi celami, już tutaj przeciwnicy na wykończeniu, każdy tam... Teraz to wszystkich widać, nagle wszyscy latają i wszyscy niszczą samolot. Chociaż to jest ten chyba. Też do niego już postrzelałem, oficer. Wolny od klęczenia, dobry nick. Zerwał pewnie
już nie robi kariery ministranta i jest wolny od klęczenia. Ale nie ma. Może głupi tekst, ale nie ma. Samolocik. Widać, że samolocik fajny, nie? Trochę wystarczy go ogarnąć. Nie jest trudny, raczej przyjemny w pilotażu. Nie wiem, czy tu mogę sprawdzić kokpit, może zobaczycie. Pięknie wygląda, jak chude rączki, nie? Kurde, jak Japończyk by tu siedział. Może taki, że taki mały był, co się rozkręcało, że takich kurdopli wsadali, chuderlaków. No, całkiem śmiesznie to wygląda. Trochę przyciski ala odpada z Pegasusa, ale to nic. Nieźle. No, dosyć obudowany, lusterko wsteczne. Obróć się pan, ale nie mogę. Nie, zepsułem. Dobra. Już wam powiem, że to chyba nic się nie działo. Filmik też trochę wrzuciłem na właśnie tam życzenie po Matiego. No i że pokazywałem wam jakieś tam zgranie, że na randomkach, na bitwach historycznych też czasami się zdarzy jakieś tam, jakaś współpraca. I warto sobie pomagać. Te ostatnie dwa cele, co było, które było widać przede mną, Dornier 217 zdaje się i z prawej Messerschmitt, który ucieka wzdłuż wybrzeża. Myślę, że się domyślacie, jak oni skończą. O, z lewej strony widać krwiożercze balony. Tak, one były przeciwko, zdaje się, bombowcom. Żeby nie mogły bombardować z niskich pułapów, żeby te bombardowania były mniej celne. Dokładnie tam nie pamiętam. Były takie balony na stalowych linkach, nie? Które potrafiły nieźle uszkodzić samolot, który wleciał i uniemożliwiały w zasadzie wlecenie w strefę tak, powietrzną nad takim miastem. Dokładnie nie wiem, co one tam miały, jakie zadania. No, takie śmieszne coś, nie? Sobie wisi. A ludzie często wpadają nawet na tych bitwach historycznych. Czasami się widzę, że zdarzy się, że ktoś wpadnie w te balony. Kurde. Ja bardziej boję się botów, balonów jakichś tam. Przeciwnicy mnie tak nie przerażają, jak oni. Jak one. No, ale tu lecimy, w zasadzie jest po bitwie, tam nie ma co, troszkę przyspieszymy. Uleciałem jeszcze tego Dorniera, tego BF-a, widziałem, że ten oficer poleciał go dorwać, ten, któremu wcześniej dupską ratowałem, ale widać, pomogłem swojemu i on wtedy zestrzelił dwóch czy trzech, no to kurde, jeszcze mi pomógł wtedy, nie, wcześniej, jak miałem Niemca na dupie, który mi tam ganiał. Odciągnął jego uwagę i tyle, no, oficer ładnie zestrzelanie kolejne. Wydaje się, że po trzy fragi mieliśmy. Tu już powoli schodzę, mówię, kurde, szybko, szybko rozwalić tego Dorniera. Trybu doładowania. Aha, już sobie przypominam, co tu się stanie. No, no te niemieckie samoloty szturmowe trzeba uważać, typu Dornier. Piekielnie uzbrojone. Są. O! Działo przeciwlotnicze, tak! Jesteś zwycięzcą. I spowolnienie. Fajnie to wygląda, nie? No i koniec bitwy. Fajna współpraca była z ludźmi, z którymi się w zasadzie nie zna i widać na randomkach też można. Dobra. Latamy sobie. Piruety jakieś. No. To tyle z tej bitwy. Wynik może znajdę, może gdzieś odgrzebię. To była Malta, nie? Zaraz zobaczymy. Chyba nie był wynik z jakimiś bonusami. Typu pierwsze zwycięstwo, czy coś takiego. Zaraz zobaczymy. Korea, Midway, Malta. Porażka? Nie, to nie była porażka. A, bo to może... nie powinienem to znaleźć. To chyba Malta zwycięstwo, nie? Dobrze, ja szukam. Wczoraj który był? Wczoraj był szósty. Bang, bang, bang. Malta zwycięstwo chyba to. A, jednak, tak? A, by to było... A, to możliwe, że to jest to. A, czyli jednak było na razy 5, a to nie wiem, musicie sobie to podzielić. Ile to wyjdzie? No dobra, w każdym bądź razie nieźle zarobił. 3 fragi, 17. Średnio, czekajcie, w ekonomię może wejdę.
Będzie dokładnie wszystko co i jak Malta dostanie. Aha, no i tak nic więcej nie ma. No nic, no to 17,5 powiedzmy Cyberka. No mówię, zarobki ma średnie 140 łącznie. Zaraz porównam to z zarobkami samolotów z drzewka. Myślę, że są podobne. Przede wszystkim tu doświadczenie, nie? No to wiadomo, to na razy 5, to się nie dziwcie. Ile bym z 15 tysięcy może zarobił? Doświadczenia, może troszkę więcej. Dobra, to porównamy zarobki tego samolotu z samolotami z drzewka. Ten ma łącznie 140. Czwarty poziom, Spitfire. No, Spitfire ma 120, także to niewiele więcej zarabia od Spitfire'a z drzewka. Jakieś promocje. No, czyli Spitfire na przykład z 5 poziomu lepiej zarabia od niego, z Boomeranga. Mówię, bardziej samolot zabawka, jakiś, nie wiem, kolekcjonerski. Znaczy fajnie się nim lata i na pewno się nim zarobi. Bo można nim dużo zrobić, naprawdę. Więcej może niż niektórymi innymi samolotami. Całkiem fajny, polecam go ogólnie. Cóż wam jeszcze mogę powiedzieć? Polecam, żebyście komentowali filmiki, ktoś tam zasugerowali. Na pewno nagram też Lancastera, ktoś mnie o to prosił. Od razu mówię, nie jestem specem od bombowców. Moja pierwsza taka forteca, ciężki bombowiec. Nie grałem tym dużo i raczej nie będę grał, chyba że na FRB. Bo tam takie coś to jest maszynka do zabijania, to się lepiej tym gra jak myśliwcami czasami. Więcej się fragów robi. Dobra. Czyli następny może będzie Lancaster. Nie wiem, może dzisiaj, może jutro. Nie mam pojęcia. Dobra, nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Zostawiajcie łapki, komentarze, jakieś inne pierdoły. Piszcie co chcecie, co wam się podobało, nie podobało. I to tyle, nie? Marka, peace and love.